Siemanko kochani, witajcie w kolejnym odcinku wędkarskiego odjazdu, tym razem sklep wędkarski Trotka w obecności Roberta, Anity, no i tutaj Kasi i Maluszka. Ja. Tak jak mówiliśmy na live, będziemy chcieli wam pokazać nowości, które macie dostępne w sklepie stacjonarnym, no i ogólnie coś tam pogadamy, bo coś pokażemy. Pokażemy, będziecie mogli. Coś zamoczymy. Dokładnie, także zaczynamy. Mamy zobaczyć, pokaż go. Jak? Przez telefon. A i zobaczcie, kto przyjechał. Dzień dobry, dzień dobry. A my akurat zaczynamy kręcić. O, całe życie kręcicie. O, co wy? Smacznego. A co to jest? Ponczusio serowy. A to nie chlebek? Bierzemy. Ponczusie. Ponczusie małe. No to w międzyczasie zobaczcie przerywnik. Przerywnik na ponczusie. Pokażemy wam teraz, jak szybko będzie działała PVA Fast. W porównaniu do tej standardowej, której my używamy od zawsze. Właściwie to jest nowość, której możecie użyć na chłodniejszą wodę i chłodniejszy okres. Ma się szybciej rozpuścić. Ma się szybciej rozpuścić, no. I zastosujemy tutaj tą samą przynętę, czyli krab, pelet krabowy, który będzie smużył. Tak Robert mówi, że to jest smużący. Więc go przetestujemy od razu i pokażemy wam. Dodatkowo jeszcze później będziemy te smużaki sprawdzać na zwykłym pelecie, ale zacznijmy może... Po garce? Po garść, tak. Garść weźmiemy i PVA zastosujemy do tego, słuchajcie, z 35 wziąłeś. Tak, 35, czyli tą grubszą. Jak wiążesz? Wiążę jak najszybciej. No, ale tak ale sam ten podmiar... ruch, masz, czy masz taki sam ruch jak ja? Nie, ja PV-ką mam. To niech jedna osoba może to zawiąże. A co za różnica? No testy nie wyjdą. Ale? Gdzie są nożyczki? Tutaj. Proszę ci bardzo. Nie, są większe. Ale Rytman. Podobnie długo do sprzedaży. Są to najlepsze nożyczki do plecionki i do pofałek. Ile będą kosztowały? Nie wiem, na razie jesteśmy w trakcie wyceniania. Okej. Od stycznia podwyżki. Trzeba policzyć roboczo godziny. No rzeczywiście ta twoja się błyszczy. Może masz jakieś, Damian, lepkie palce? Albo mokre? Z błyskiem. No właśnie, ta PVA w ogóle jest błyszcząca, a ta jest bardziej matowa. Ta ma rzadszy splot, ta ma bardziej taki... Ta jest jak kalcedonia, a ta jak jakaś podróba. Dokładnie, no to wrzucamy, zobaczymy. Okay. 3, 2, 1, start. Zobacz. Bo ma grubszy splot jest i więcej powietrza jest tam, dlatego ona nie siada od razu. No, za chwileczkę pewnie. Cisza. Ale już zaczyna fajnie smużyć, jak to fajnie widać, jak już tam... Tak, no, z jednego tutaj chmurka odpada, czekaj, tam taka będzie lepiej widać, pewnie na czarnym tle. No ale ta Fast chyba już puszcza tam, od mojej strony, tak. Już to widać, od góry. Tak? Mhm. Z tej strony już widać, że puszcza troszeczkę szybciej. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, trochę greena mam tutaj jeszcze w kawie. Patrz ci pelet. No nie, szybciej. Weź od góry, Kasiu, może to pokaż, co? Czy tak widać dobrze? Tak widać dobrze. O, ta już się twoja Fast rozpuściła. Tak, ta Fast już się rozpuszcza. Czyli jest znaczna różnica. Zobaczcie. No i co, ta druga też zaczyna? Już trochę pęka. Coś tam zaczyna się dziać. Okej. Z tą drugą. Okej. No dobra. Rzeczywiście prędkość rozpuszczania między PV-ką Fast a tą tradycyjną była taka jak na mecie. Różnica między Hamiltonem
A Wettelem. Verstappenem. Verstappenem. No nie ma takiej różnicy faktycznie, nie? Prawdę mówiąc, chyba bym poszedł tą standardową. Nie wiem, czemu ona taka jest nabłyszczona. Czym to się różni, że jest taki połysk na niej? Nie wiem, nie wiem. Ja tak jak mówiłem ci wcześniej, ja wolę tej używać bez względu i tyle. A jak cenowo one się różnią? Jest tutaj napisane. Ta kosztuje 59,99. Tutaj macie ile metrów? Bo to 7 jest metrów, 7 plus 7, tu jest podwójna. Tunel macie 25 mm i 35 mm. Ta jest 59,90. Czyli ta sama czyli cena. Ta sama cena. Mhm. Tunel pewnie to samo, 7 tak, i 7. Też masz dwa tunele, 7 plus 7. Czyli ta sama cena, okej. Okay. No ale wracając do tematu peletu, pokaż go Kasi od dołu. Zobaczcie, jak fajnie on barwę swoją puści i faktycznie gdzieś na przełowionych jakichś tam wodach, być może jak dodamy 3-4 takie ziarenka peletu, troszeczkę chmurę nam to zrobi, nie? I przyciągnie jakąś rybę. No różnie na pewno, na pewno. No, ryby lubią takie zainteresowanie tematu. Mamy jeszcze tutaj taki jeden taki też, który wam za chwilę pokażemy. Anita, pokażesz ten puder z tego? Proszek? A będzie widać tutaj na tym? Stoi tam na dole, niżej. Pokażemy, mam tutaj taki puder. Magic Power Method Money. Od Method Money. Gdzie no nie na darmo zawodnicy czy wędkarze używają takiego proszeczku, o, który też tutaj jeżeli rzucimy, zobaczycie, mamy zieloną wodę, może nam tutaj to pokażę. Nie na darmo tego używają do zanęt. Mieszają to razem z zanętami. Czekajcie, zamieszamy to paluchem. Widać, że to leci coś mocno. Widać. No. Murkę robi. Czyli daje to na pewno coś, jakieś zainteresowanie rycie. Tak. Do tego będzie. O, bardzo fajne. Tak. Teraz to widać super. No. Czekaj, tak podam może. Czyli no, jest coś z tym, że po prostu ten towar smuży i ryba wtedy no, bardziej reaguje. No, wiadomo, że jeżeli. Zrób falę, no. Wiadomo, że jeżeli zaczniemy tutaj przesadzać z tym wszystkim i za dużo tego używać, to odstraszymy tą rybę, ale na pewno. A takie fluo trochę, co? Tak. Trochę się fluo robi. Woda i tak jest zielona, więc aż tak bardzo zielona, dobrze nie widać. No. I tego naprawdę wystarczy szczypta na... No widzieliśmy. No i właśnie. Co mówisz, że do czego to można używać? W jaki sposób to używać? Na kulkę zamoczyć i potem tym obsypać? Można tak zrobić, kulkę zamoczyć, tym obsypać, tak w jakimś tam dipie, żeby to było tłuste czy tam lepkie i tym możemy obsypać taką kulkę i też nam na pewno na, w fazie początkowej nam zacznie to na pewno smużyć. Możemy to zmieszać, nie wiem, załóżmy z jakimś z ziarnem, z rzepikiem, coś co pakujemy do PV-ki, tak? A nie za dużo, no bo widać, że to jest bardzo intensywne. Nie za dużo, nie? Ale też możemy to taki właśnie jakiś coś nowego, coś innowacyjnego zrobić, tak? No, jak nie będziemy kombinowali, no to też tych ryb nie będziemy mieli, tak? No jest ciekawe to rozwiązanie faktycznie, żeby zastosować. No i macie jeszcze czerwony tutaj troskawkę, wrzucę wam jedną, nie wiem czy wybarwi się. No już jest na tyle nie ciemno, będzie widać, że... co? Może tu bardziej z przodu, Kasiu. Także no też myślę, że tego dużo nie ma co po prostu pakować, tak? Jest to naprawdę coś... Coś możemy tym uzyskać, a jak za dużo tego damy, to możemy też... Więcej stracić. Więcej stracić, dokładnie. Ale, ale myślę, że naprawdę trzeba coś tutaj sobie nieraz dobrze jest przekombinować. Wyczyścimy teraz akwarium i zaraz wam pokażemy w ogóle PV-kę, jak się zachowuje... Też chyba jeden z takich lepszych produktów u was w sklepie, nie? Tak. Który się sprzedaje od Method Money. Double Dose, to jest Green Ghost, ale ten zielony, a ten... Zobaczcie, od razu ręce. A ten, znaczy ręce to masz chyba od palety, nie? Tak? Tak. A, bo to jest zamknięte, dobra. A drugi jest Pinky Boy, różowy. A ja idę opróżnić akwarium. To idź opróżnij, a ja sobie tutaj pokażę. W ogóle ta kamera nie łapie. Pinky Boy, Green Ghost. Co? Double Dose, super. No mówiłaś mi wtedy. To nie 2 miesiące. Ale mi też już zależy 2 miesiące. A mi połowywa jeszcze? Czy 2 renifery są na głowach? Dawajcie, przebieranko. Nożyczkami. Gdzie Robert nożyczki dałeś? Tu. No to losujcie, kto wybiera rogi, jak to czapkę teraz. Nie, są 2 czapki. Te srebrne daj, te błyszczące. O, jak
takie super! Mamy dwie brody, czy jedną? Jedną. Pomyślałam... To nic, to musimy zrobić tego przedświąteczny odcinek. Proszę bardzo. Ho, ho, ho. No i co? I co? Jeszcze czapa. No, no i trochę czapkę zakładasz. No. No prawie jak Mikołaj. Uwierzyłbyś, czy to prawdziwy? Wygląda jak święty Mikołaj? Podobnie. Zapadniesz? Podobny? Taki sam oryginał do ciebie przyjdzie do przedszkola. O nie. Robert. Nie A szukali ostatnio, kto się przebiera, nie chcesz z nami to przyjechać. Co to jest ten skretnik? Lelek na mączkach ryby bardzo wysokiej klasy, bardzo dobry. Zajebisty. Używasz go? Zawsze. Nawet razem z zupy na nim już gotuję za tą stronę. Pożywne są. Jest pożywne. Dobra, pokażemy wam teraz nasz skretnik i zastosujemy do tego Pinky Boya i tego Ghosta całego. Trochę trzeba, nie? Polać i nic wystarczy. Syp do PV-ki. Ale PV-kę damy normalną. Normalną. Nie, nie. Fast fooda. Fast fooda, no. A jak ona się nazywa? Fast co? Nie wiem, ktoś tak nazwał. Okej. Tu jest napisane Fast Melt. Mm-hmm. Co znaczy po angielsku, bo nie przy mnie pisali. Melt to jest rozpuszczanie. No, fast? Taka szybko fast rozpuszczalna. Czyli rozumiecie. Fast Melt. Szybkie rozpuszczanie. Kto nie zna angielskiego, raz dwa przetłumaczyłem przy pomocy tu 30 osób. Boże, Damian, dziwne to było. Wytnij się. Robert. Ty chcesz jedno? Nie mogę ceny 4,90, mi się 40 zł. Gdzie? No. Nie, no bo nie przechodzisz z tego. Tu musisz przejść. A, no. Robert robić dwie czy jedną? Tak, poszło, dzięki, cześć. Dziękujemy, do widzenia. A ty drugi od razu zupełnie wiążesz? No tak, a czemu nie? Przecież... Ja nie umiem. No jak nie umiesz? Przecież robisz to samo. Nie, ale nie umiem, tak jeden przez umiem. Bo ty inaczej wiążesz. Ty węzłem, ty łapiesz za PV, ja łapię węzłem za kiełbasę. Dobra, dobra. Dwie PV-ki zrobiliśmy. Dałem mu troszkę coli. Tylko musisz mogę wypić ten sok albo go wyleje. I teraz nie, tak, Milanek, dopij ten soczek, proszę. Ghosta? Najpierw dopij soczek. Dobra. Ile tego napychamy tam? Tylko wiesz co, jakąś dziurkę trzeba zrobić delikatnie. Po co? No chyba się nie rozpłosi, tak co? To jest czyjaś, wiesz? Tak? Nie za dużo. Ja bym chciał zobaczyć tego pracę. No. Okej. Okay. Ale to wygląda super. Poczekajcie, dam kamerę na dół. Ale ten Pinky Boy pachnie. No dawajcie, już? Spuszczajcie. Rzucamy. Kurczę, ładnie to. Tutaj masz futbolę. No ten już zaczyna smużyć. Ten różowy też tu. Ale różowy od dołu też trochę tak. Puszcza. On przepuścił przez siatkę też trochę przeszło. No ale smuży, smuży. Wiadomo, przy ruchu wody to też inaczej, ale... Rozchodzi się. No i ten słuchajcie, jest śmierdzący, ten zielony, tak, na który widzicie, a Pinky Boy jest słodziutki, bardzo słodki. Pokaż to. Słodziutki, taki owocowy. O fuj. A pokaż to. Słodki w smaku, ale dobry smaku. Bardzo. Możesz się wysmarkać. No i co? No i nic. Zielony tak jakby bardziej ma taką, nie? No bo zielony jest od tego, że on jest fluo, specjalnie tak, on jest specjalnie taki. Aha. A ten różowy nie, nie ma takiego. Nie, różowy to taki słodziutki jest, ale on też... Dobrze. Osiada na dnie, widać. Daje taką poświatę. Daje poświatę, no na dole jest.
Ale jest słodki, mega słodki. No i co mi się podoba? To jest gęste, ale to się rozpuszcza w wodzie. Nie zostaje glut. Nie. Widać, że to się rozpuszcza. Bo na początku myślałem, że wiesz co, to jest takie tłuste troszeczkę i będzie taki glut, wiesz, powoli, powoli pracował, ale nie. Nie, to się fajnie łączy z wodą, wiąże się to, fajnie to, wygląda, bo jakby się nie rozpuszczało, to by tak leżało w jednym miejscu, tak? No tak, ale wiąże się, bo widać tutaj to nawet. O, już tutaj PV-ka jedna puściła, druga też. Mhm. Czyli zobaczcie, jak regularnie one się rozpuszczają. Ta PV-ka standardowa, nie? Dokładnie. No i Ghost zrobił taką chmurkę i nawet na pelecie zostało coś. Tak. Pewnie aromat dalej będzie puszczał. No i to będzie cały czas tam lekko taka mgiełka na będzie, dokładnie. Wiesz, jak to zrobi ruch, ryba jakaś podpłynie, nawet jakakolwiek, nie zainteresuje. No, masz nóż, no, wsadź i tak. Chociaż nie, bo potem zardzewieją wam, co? Dobra. A nie, to jest stal nierdzewny. Stal nierdzewny. Robię wam nudzę. Tak. O. O, fajnie widać nam. No widać, że to po prostu pracuje. A przepłynę jako ryba. Się zainteresowałem, dziubnąłem. No już woda jest cała zielona nawet w akwarium, więc widać, że to, że tutaj tam giełka jest na dole, to jest jedno, ale to, że tutaj już woda się zabarwiła. No a zobaczmy, jak wygląda Pinky Boy. Zobaczcie, on też się łączy z wodą. Czyli nie zostaje glut żaden, tak. Bo tu już praktycznie nie ma tego koloru, też nie, się porozchodziło. Wiadomo, no Ghost jest taki, że będzie smużył. No, po to jest tak zrobione, po to jest zrobione, żeby smużył, tak. A ten jest bardziej słodki, no zapach jest naprawdę mega fajny. To nam dodatkowo też dipuje, tak, wzmacnia tam aromat, nie? Aromat. No i fajnie to wygląda. Czekaj, tutaj jaka była cena tego? 20 zł. No ten jest droższy. Ghost jest droższy. Ghost jest droższy, Ghost 24. No tak, ale zobacz, ile tego nie trzeba dużo, żeby rybę ściągnąć. No przepuszczam, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, ty mówiłeś, nie? Że jak przesadzimy, to będzie problem. Tyle co stryknąłeś teraz do PV-ki, tak jak w tym akwarium widać, tyle byś normalnie dał do PV-a, troszkę mniej? Troszkę więcej jeszcze. Troszkę więcej. Aha, czyli przesadziliśmy jakby tutaj, żeby... Troszkę więcej. Ty dałeś mało. Dużo mało. Dużo mniej. Tak? Mhm. Ja bym dał troszkę więcej. Okej. Okay. Czyli byśmy tą rybę próbowali praktycznie tą barwą przyciągnąć. Z tym, że zamieszaniem, tak? Bo po prostu jak tam ryba coś przepływa, tak jak gdzieś tam nacisnął, no gdzieś tam coś się zaczyna dziać i to nam zaczyna się widzieć. Tak, i wiruje się, nie? I jakby się... O, właśnie. Gdzieś tam ryba jest, gdzieś skubnie jakiś pelek, tak? I coś tam po prostu... Zobacz, chwila, moment już jest... Tak. Już to się rozchodzi w całej wodzie, tak? Nie. Jakby nie chodzi też o to, żebyście do każdej PV-ki dawali. Dokładnie. Nie? Bo to jest próba ściągnięcia ryby akurat do to tej przynęty. Tak? A wyróżnić i zobaczyć, czy będzie reakcja, czy nie. Jak będzie reakcja, wtedy dokładnie, chociaż można pakować. Chociaż my jak łowimy, no to też załóżmy na jeden zestaw dajemy, to można powiedzieć, do każdej PV-ki, tak? Ale jeżeli są na to efekty, jeżeli ryby biorą, no to... Jak to się powiela, to po prostu cały czas to... Idziecie w ten cały czas to idziemy i te ryby cały czas w tym biorą. Tak? No, ale widać, że taka ilość, jak tutaj była, no zabarwiło całe akwarium, także i to też na dnie wody ładnie się rozpuszczało. Przepuszczam, że też fajnie by ten proszek było wcześniej widać przy tej białej. Zobaczymy, wymienimy wodę i pokażemy wam ten proszek. Bo to jest też z metod Mani, nie? No, to jest z metod Mani, tego właśnie to też stosują zawodnicy. Mieszają zanętę z tym, mieszają pelet z tym, dają tu na dno podajnika i potem normalnie peletem przygniatają czy zanętą, bo nam się wtedy robi na wierzchu. Także też na pewno to w początkowej fazie... Mi się to podoba, że to można zamoczyć kulkę i wrzucić w to, obsypać i kulkę później, bo to i tak potem się rozejdzie, jakby nie patrzeć, nie? Dokładnie. Dobra, kolejne akwarium zaraz będzie opróżnione i damy czystą wodę i wtedy Robert powie o tym proszku metod Mani. Także chwileczkę poczekajcie. Kolejny produkt, który chcieliśmy wam pokazać. Wcześniej omawialiśmy to na live, ale wiadomo, ta jakość była taka średnia, więc Ready Pellet Fruit Fish Mix. Słuchajcie, tutaj macie pelet, myślę, że to jest gradacja taka 2 mm dla metodowców, do metod feeder, do koszyka, ale również możecie zastosować do PVA. Jakby to jest nowość w tym sklepie, także Robert wam za bardzo o jakości, znaczy nie, o nie tyle co jakości, co
Użyteczności nie odpowiada. Użyteczności może to. Jeszcze na to nie łowiłem, dopiero to znaczy, dopiero to do nas weszło, nie wiem, tydzień temu czy dwa tygodnie. Dokładnie, jest koniec sezonu, także też o tym na razie nic nie możemy powiedzieć. A na pewno jest to dobry towar, bo jest to gotowe i pod tym względem jest dobry, że już jest gotowy do użycia. Tak, idziemy na ryby, nie musimy brać ze sobą żadnych peletów, które musimy przygotować nad wodą czy w domu. Tu jedziemy, otwieramy, wsypujemy do kuwety i od razu mamy, można powiedzieć, towar gotowy do użytku. Słuchajcie, pół kilogramowe opakowanie. Dokładnie. Także macie tutaj strunówkę, więc zamykacie i możecie stosować na kolejnym wyjeździe, bo to nie trzeba później domaczać, bo to będzie takie, to już będzie gotowe. Zwierzone. O, widzicie? Tu mamy, tak to będzie wyglądało. Rzucamy, zaraz zobaczycie, jak to fajnie zacznie normalnie pracować. A drugą wam rzucimy tutaj opcję. O, patrz, już fajnie już pracuje. No. Dokładnie. No ładnie się rozpada, czyli bardzo od razu fajnie pada, no, mówię, i teoretycznie pracuje, nie? Jest to już gotowe. A drugą opcję zrobimy tutaj z proszkiem. A, poczekaj, pokażę. Właśnie z tym proszkiem, który wcześniej pokazywaliśmy. Jest to Magic Power Feather od Method Money. Tak to wygląda ten proszeczek i sypiemy sobie tutaj nie za dużo, żeby bo naprawdę tego dużo nie jest potrzeba. To się oblepi ten peleczek. Tak, dokładnie. Tu rzucimy pelecik teraz. A foremkę masz drugą? Masz. Podajnik. Mam. Podajnik, no. I tu weźmiemy podajniczek, zgnieciemy, wyciągniemy. O. Widać i zobaczycie, i takim podajnikiem rzucamy i zobaczycie, jak to wygląda w wodzie, jak to pracuje. Pelet zaraz zacznie pracować, więc i to szybciej chyba będzie pracowało, bo będzie trochę unosić. O, już unosi się. Zobaczcie, robi nam to dodatkowe tam jakieś zamieszanie. Zaraz to taka zielona tam się zrobi smuga, łuna. No idzie zielona. Idzie. No. Ja z tej strony też widzę. No widać, że to już w porównaniu do tego, który jest po tej stronie, nie? Jakby zamuliło już tę wodę. O, takie widać łezki nawet się robią. Takie niteczki. Niteczki takie, no. No. A zamieszajcie trochę wodą. Jest to jeden ze sposobów użytkowania tego Magic pudru. Drugim sposobem możemy go dodać po prostu tutaj do peletu. Tak, czyli możemy go dodać do peletu tutaj, który już mamy gotowy, możemy go dodać do peletu, wymieszać razem z tym peletem i też już będziemy mieli wtedy całość taką zrobioną. Możemy to dodać do zanęty, albo po prostu możemy to dodać tutaj na podajnik i robi nam się taka właśnie zielona smuga. Ja chciałbym tą samą kropkę puścić tego ghosta. Jeszcze. No, taki glucik, który już się rozchodzi się już. Tak. A ja wam jeszcze tutaj dam szczyptę, taką jakbyśmy szczyptę soli. Zobaczcie na ten zielony proszek. O, no już widać, że on zaczyna pracować. Tu idzie. O, teraz widać ładnie to. No, i się niteczki robią, Kasiu, nie? Mam nadzieję, że dobrze to widzicie na kamerze. Bardzo dobrze to widać. Tak? No. Okay. Może ja tam trochę za mało do tego podajnika tego dałem, a może tego troszeczkę trzeba by było. Więcej, bo teraz więcej nasypałeś tutaj na szczyptę. No, ale szczyptę taką sobie, tam wtedy dużo mniej. No ale widzicie zasadę działania. Dokładnie. Na pewno jest to coś innego, gdzie tam rybę można ściągać takim fluokolorem. Ciekawe, czy to na dnie, tak wiesz, na 2 metrach, nie? Czy to. Jak to jest dla karpia widoczne? Czy to bardziej aromat po prostu się rozwija? Słuchaj, może razem z tym jest aromat. No, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Słuchaj, ten proszek też nie na wszystkich zawodach dopuszczają też używanie takiego proszku. Na pewno na zawodach klasy tam jakieś międzynarodowej takiego proszku na pewno nie można używać. Jest to zakazane na jakichś mistrzowskich zawodach używanie takiego proszku i myślę, że... A co jest przyczyną tego? No wiadomo, że to jakaś chemiczna jest, ale... Myślę, że to nie chodzi o chemiczność, tylko myślę, że to chodzi o właśnie przewagę w łowieniu. Aha. Może dlatego? Nie wiem. No ale wygląda to naprawdę fajnie. No i gotowy pelecik przede wszystkim, nie?
Tak, pelecik jest tak samo naprawdę bardzo fajny. Możemy ściskamy go. Tak jak mówię, szybko. Jest bardzo fajny, bo tak jak pokazujesz, tak, ściskamy, robimy kulę, tak, czyli mamy tutaj stałe, a zobaczcie jak nam się ładnie od razu rozchodzi. Znaczy widać, tak, że on się dobrze pracuje. Nie jest to jakiś gips, nie jest to, nie jest to, jak, nie jest to jakaś, że kulę jak zrobimy to po godzinie będziemy mieli znów w wodzie, wyciągniemy wodę z podajnika, znaczy z podajnika wyciągniemy podajnik razem z tą i będzie przyklejony. Będzie przyklejony, tak? Lepi zobaczcie. Się fajnie, to po prostu zrobimy kulę i to wraca do swojej, do swojego stanu takiego. Widać, że to się ładnie rozsypało, czyli to wyszło z foremki po prostu, nie? Dokładnie. I ile godzin taki pelecik drobny się utrzymuje w wodzie? Myślę, Kasiu, że godzinka, dwie. To taki myślę, że to tak, szybkie wyłowienie to jest pelet. Przede wszystkim drobny jest. To jest, nie? Drobny pelet, to jest właśnie tak, jakbyśmy tutaj w karpiowaniu łowili, no to wtedy można używać takiego peletu właśnie, żeby jak jest zimna, tak, jakoś tego, jak, czy gdzieś tam na zawodach, czy myślę, że też można używać takiego peletu, czy po prostu jak jest zimna woda, tak, no to wtedy ta ryba tak niechętnie zbytnio pobiera, ale wtedy do takiego drobnego akurat peletu może przyjść i coś tam nam chapnąć, tak? Niekoniecznie. No on jakby już jest gotowy, nie jest twardy, mięciutki, to szybciej pracuje też, nie? Szybciej ją aromatem pewnie też ściąga. Dobra, tam też Kasia może pokazać, bo tam jest... No, pokaż. Dobra, słuchajcie, już podchodzę. To są te pelety i tutaj jak widzicie właśnie jest ananas, jest redfish, ten redfish to jakiś taki śmierdziel, śmierdzący, halibut, owocowy miks i truskaweczka. I to jest tyle, masz całą serię, tak? Tak, to jest całą. Zobaczcie, bardzo fajne, można sobie tutaj przyjść w trotce, kupić, duży wybór. Jak to cenowo, te pelety? 14 chyba. O. 14,99. A, 24. Nie, 14. 14, słuchajcie, 99. No to cena jest bardzo dobra. Tego się dużo nie daje, tak jak tutaj Robert powiedział, i fajnie w połączeniu z takim proszkiem, żeby troszkę jakiegoś. Znaczy paletu to się daje tyle, co się... To trzeba, no bo do poręki, jeżeli łowisz na metodę, no to ty musisz wiedzieć... Aha, bo to na metodę, do metody jest pelet, no tak. No to wypało trochę inaczej, bo jeszcze możesz skruszyć pelet, jakąś grubszą frakcję dać i tyle. No, a to też ja to zobaczyłem... w PVC fajnie zalepi, nie? Tak, ten. Tak. I też na mnie rozpuści PV. No. I fajny patent, który ja zobaczyłem u nich na sklepie i widziałem ostatnio na live, możecie to zobaczyć na sklep wędkarski Trotka na live, water pellet. Słuchajcie, ale może zmienimy wodę. A to będzie widać faktycznie? Mhm. No to słuchajcie, zmieniamy wodę i chciałem wam to pokazać. To jest w ogóle sprayu, można podać na pelet i na chłodne dni bardzo szybko się rozprowadza. Znaczy, rozmieszamy to po prostu, tu popsikasz teraz i tak jakbyśmy namoczyli, to chcieli namoczyć. Dobra, tak? Dobra. No czekajcie, ja wodę wymienię i wam pokażę. Są różne smaki. Kasiu, możesz pokazać nam, jakie są smaki na górnej półce, ja w międzyczasie wodę wymienię. To tutaj o tych spryskiwaczach Damian mówi. Słodka pomarańczka, ananas, zielone, leśne owoce, grass carp, to jest kiwi? Okej. A to giant crab? Giant. Śmierdziel jakiś, tak? A to białe? To taka cytryna fajna, nie? White gold, tak, to faktycznie to trochę jak taki skisłe masło. Aha, tu, ojej, nie, to tego ja unikam, nie lubię, ble. Dobra, zaraz zobaczymy, jak te water pelety się tutaj spiszą w akwarium. No i co, woda wymieniona i słuchajcie, Robert każe mi tak, jest spray, chmura i spray. No to co, dajemy chmurę? Tak. A nie, czekaj. Tutaj spray. No faktycznie, bieli nabiera. Ale pachnie, powiem wam, o Jezus. Popierniczyłby sam, nie? Popierniczyłby sam. No i teraz zamieszaj. Ale to pachnie, jak cię kręcasz po nosie. Trochę teraz przemoczyliśmy to, także możemy tutaj uzyskać efekt... czekaj, dam podajnik. No przemoczyliśmy, ale wiesz co, bardziej mi chodziło o to, żeby jednak faktycznie pokazać ten spray. Ale już jest taki efekt jedzonka, które faktycznie leży gdzieś tam, nie? Na dnie bardziej. Dokładnie. To... Czekaj, czy to w podajnik wejdzie. Tak, czyli najpierw podajnik. Na pewno. O. Tylko mocno nie przygniataj, to wtedy wiesz, bo jest mokre, nie? Bo jest bardzo mokre. Ale tak z wyczuciem. Nie, foremkę masz tutaj, musisz nacisnąć, widzisz? Aha, o. Dobra.
I teraz naciśnij. O! Jeszcze raz. No, czekaj. Szybszy naciśnij. No. O, wyszło. Także udało nam się. My nie mamy prawie takich frytek. No i zaraz zobaczymy. Rozsypajcie, zobaczymy. Ale zapach, powiem wam, o rany. Mega. Cytryna po prostu. Tak, taki... Taka guma orwi, cytryna. To jest głównie używane przez właśnie tych, co łowią na metod feeder, zamiast jak nam już... Coś... Zwykłego zraszacza z wodą. Zamiast zwykłego zraszacza z wodą. Od razu taka petarda mocno aromatyczna. Dokładnie. I są to, po prostu robimy tutaj wtedy sobie, jest tych smaków jest chyba 7 czy 8 i sobie po prostu je bierzemy, nawilżamy tym wodę, znaczy nawilżamy tym pelet, czy tam naszą zanętę, którą dajemy do podajnika. On tak, on bardzo dużo efektu takiego wizualnego nie daje, ale aromatycznie no jest mega. Widać, że jest jaśniejszy. I troszkę tak jakby na bok się chmurka też tak, robi z tego. Na bok się robi taka chmurka, dokładnie. Ale chyba chodzi o sam zapach w ogóle. Ten zapach jest kosmiczny, no. Pachnie przepięknie. A przypnijmy. O, widać. No teraz to widać, Kasiu, pokażesz? To może wiesz co, ja tu zmienię na tego. O. Było widać? Tak. No robi się takie mleko. Robi się takie mleko, no. Dzień dobry. Robi się takie mleko. Tak jak tutaj też chłopaki, którzy na to łowią i używają tego na co dzień, nawet w zawodach, to mówią, że to fajnie pokazuje nam tą naszą zanętę, którą mamy w podajniku, że właśnie się to, ta biel się tam rozchodzi. Dobra, mieliśmy na chwilkę klienta, więc Robert musiał przerwać, żeby tutaj doradzić. I to nam tutaj, tak jak chłopaki mówią, którzy na to łowią, że właśnie imituje taką już zleżałą zanętę, tak? Bo nie wszystkie ryby lubią pobierać świeże. Tutaj nam to wygląda na taki już towar stary i ryba pewnie odchodzi sobie zleżały, tak? Dobra. Tak samo jak karpiarze moczą kulki, na niektórych łowiskach trzeba zamoczyć kulkę, żeby nawet dwa dni, tak? Żeby ona była taka zleżała, żeby tak to wyglądało, no bo niektóre ryby tak biorą. I tak samo tutaj mamy z tą. No i co? No to tyle, co mogliście zobaczyć. Temperat możecie sobie ponownie przesypać do takiej strunówki, takiego woreczka ze strunówką. No i używać go później. Dokładnie. Nie? Jakby nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dokładnie. Ale pokażemy wam jeszcze coś fajnego dzisiaj na filmie, a mianowicie kombinezon. To jest zimowo-wiosenny. Zimowy. Jest, zimowy, jest podany tak, przez producenta jest podany, że od Mikado. Robert już go mierzył na live, coś tam mogliście zobaczyć, ale na kamerze lepiej strukturę i strukturę tego materiału. Pokażemy wam szczegóły tego kombinezonu, jak on wygląda. Zamki, nie zamki, takie różne pierdoły, także przechodzimy do tego. A może jeszcze w międzyczasie tutaj o tym mieliśmy powiedzieć? Aha, to Robert będzie musiał zaraz. Ale ja wiem, czy to jest sens. To powiesz, że MCK jest akcja do Mikołaja. No, to nie, on nie tam przed Mikołajem, na pewno. Kalendarze na rok 2023 do nabycia. Twierdzenie z karty wyczytam? Robert, ci więcej powiesz? No zobaczcie, możecie zobaczyć. No, elegancko. No i co? No to tyle, co mogliście zobaczyć. Temperat możecie sobie ponownie przesypać do takiej strunówki, takiego woreczka ze strunówką. No i używać go później. Dokładnie. Nie? Jakby nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Ale pokażemy wam jeszcze coś fajnego dzisiaj na filmie, a mianowicie kombinezon. To jest zimowo-wiosenny. Zimowy. Jest podany tak, przez producenta jest podany, że od Mikado. Robert już go mierzył na live, coś tam mogliście zobaczyć, ale na kamerze lepiej strukturę i strukturę tego materiału. Pokażemy wam szczegóły tego kombinezonu, jak on wygląda. Zamki, nie zamki, takie różne pierdoły, także przechodzimy do tego. A może jeszcze w międzyczasie tutaj o tym mieliśmy powiedzieć? Aha, to Robert będzie musiał zaraz. Ale ja wiem, czy to jest sens. No to powiesz, że MCK jest akcja do Mikołaja. To nie tam przed Mikołajem, na pewno. Kalendarze na rok 2023 do nabycia. Twierdzenie z karty życzy pan? Robert, ci więcej powiesz? No zobaczcie, możecie zobaczyć. No, elegancko. Dla dzieci. Tutaj dzisiaj dzień nagrywania. Bardzo proszę, dziękuję ślicznie. Do widzenia. A Robert już ma gotowe? Tak. A to potem ja. Na szczęście nie mogę wywalać. Ja z głowy mam. Dobra. Już? Mów. No co, no macie nowe kalendarze na 2020. Mamy nowe kalendarze dla.
wędkarzy. Dla wędkarzy tutaj taki kalendarz ten kosztuje 20 zł. Na 2023 rok, gdzie mamy tutaj miesiące wyszczególnione, mamy tu jakieś krajobrazy, plus do tego mamy napisane, co w styczniu łowimy, także taka mała historia. Coś... Dla kogoś, kto się chce po prostu uczyć, też dla młodszych. No tak, no. Dla młodszych, dla starszych. Bo to chyba nie jest dla młodszych. Tak. Nie jest przekreślone, 18. 18, hot tak. 18. A to jest hot 18, czyli Daniel, bo ten kalendarz szybko przechwycił. Daniel. A ten Daniel. I tu jest głównie reklamowany sprzęt wędkarski firmy Delfin. Także mamy, widzimy tu jakieś pudełeczka. Zobaczmy, co jest dalej. Garnki. Widzimy, okay. Tutaj pani ma plecak. Tu jest rodpot, nie, to krzesełko jest jakieś. Coś w ręku trzymasz. Nie, a ten, swingera. Aha. Tu widzimy, jak pani z podbierakiem podbiera rybę w czapkę, ma jaką bardzo fajną zieloną. I jakie ma super te... Bodery. To nie bodery, to są spodniobuty. Nie, to są bodery, spodniobuty mamy dotąd. Aha. Tu pani tutaj... mają wiaderko. Mieszają coś. Mieszają coś. I parasole. Przesiewają? A ta pani co robi? Ma czapkę i lampkę ma delfina. Nie no, świeci w nocy, no słuchaj. Tak, także tutaj... Dobra, kolejny. Tu jest ręcznik. A gdzie są daty na tym kalendarzu? Daty tutaj. No, lipiec, a tutaj masz tygodni. Okay, czyli potem powiedzcie w filmie... Potem powiedzcie w filmie... Tutaj pani chciała chyba pełnołuskiego karpia pokazać i... I od razu ma kołyskę, tak. No. Tak, także sierpień. Dobra. Wrześniowa pani stoi w namiocie z plecakiem. Okej. Okay. I żyłka fluo. I ma sygnalizację, centralkę. Czeka no na pranie. Rzuca się w oczy, nie zauważyłem. Nie tutaj. Rod pod wędkę. Tak, podpody, swingery. Ta pani wyczekuje na branie w koszulce delfina. Robert, ty też tak wyczekujesz? No dobra, i ta? I tu ma pani grudzień. Skarpetki. Grudzień. Ciepłe skarpetki. Te skarpetki notabene skarpetki możecie dostać w trotce, tak samo jak i ręcznik. Mamy takie skarpeteczki. Mamy też... O, pokażę wam, jaką kozacką czapę mamy. Ale już chyba nie. No dobra, a krzesło? No dobra. Ale takich pani nie macie. Bo to chyba kluczowe jest w tym. Krzesło będzie może w sezonie. No i tyle właściwie, no. Dobra promocja także produktu. Tu grudzień to pani zmarzła i zakłada skarpetki. Fajny ten kalendarz, on nie należy do najtańszych, bo cztery dyszki, ale... Ale ocencie, czy warto. Ale ocencie, czy warto. Sprzęt jest fajny, pokazany. Daty też. Daty też. Tak, możesz mi zadać. Okay. No. No dobra, to może przywisimy. Kalendarz jak kalendarz. Kalendarz jak kalendarz. Nie wszystkim panom, panie pozwolą, ale tym, co nie pozwolą, proponujemy kalendarz tradycyjny, uniwersalny. I tańsza wersja, słuchajcie, ekonomiczna. O połowę, zdjęcia tutaj ryb. Też mamy o styczeń, to jest zima. Większe cyferki. Luty. Bardziej daty widać. Tu są tylko same rybki, tu panowie siedzą, lód. Wiosna, kwiecień, marzec. Pan w krzakach. W krzakach i tutaj mamy napisane, w marcu nie łowimy bolenia, brzanki. Brzany karpackie, głowacicy, lipienia, sandacza, szczupaka, z wyjątkiem Wisły i tak dalej, i tak dalej. Co możemy łowić, czego nie łowimy, super. Jakie są zakazy, wszystko mamy opisane. Mamy też tutaj pozaznaczane żółte i jakieś czarne, czyli kiedy te ryby powinny najlepiej brać, czyli tu pewnie to się z księżycem, pełnie, niepełnie, tak. Czyli o, macie... Ile razy możecie jechać na ryby, kiedy biorą, kiedy nie. Super. I tyle. No dobrze, to co? Kombinezon. Kombinezon, przejdziemy do kombinezonu. No ja się przebiorę zaraz. Ja znajmę czapkę, bo już mnie... Gorąco. Przerwa techniczna. Znaczy, żeby mi niebezpiecznie włosy rosnąć pod tą czapką. Do... Słuchajcie, bluzy Mikado, kombinezon taki Mikado. Jak urok. Fajnie jest. No, zmiar L-ka. Na mnie. Okej, okay, no to co? Robert, opowiadaj. Nie, to najpierw już nagrywamy? Tak, nagrywamy. No słuchajcie, to jest nowość z firmy Mikado. Oto taki kombinezon, który już niedługo w trotce będzie... Do nabycia. Będzie do nabycia i postaramy się, żeby to był najtańszy kombinezon do nabycia w Polsce, właśnie w trotce. Zobaczcie, jest to kombinezon, który ma... przepuszczalność wody, słupa wody 10 000, czyli nie jeden namiot ma
Jeden namiot ma mniej. 5000 mają. Dokładnie. 5000 tutaj to jest na metr jakiś, nie znam się za bardzo, ale jest to oddychalność, czyli tutaj się na pewno w nim nie zapocimy, bo ten materiał oddycha. Materiał oddycha. Nie przepuszcza, wypuszcza. Tak, też jest pokryty ten materiał PU. To jest taki materiał, po którym woda będzie nam tutaj spływała, tak? Ta woda nie wsiąka, tylko też dodatkowo spływa po tym kombinezonie. Tutaj tak jak Damian pokazuje, mamy tutaj suwak góra-dół. Zatniemy go. A nie, może od razu tutaj pokażemy. To jest jeszcze pasek w środku, który możemy sobie ściągnąć talię. Czyli no, będzie bardzo fajnie wyglądał. No, przede wszystkim pokryję wam też plecy, nie? Mimo to, że te nie będzie... lepowe, pokaż te spodnie, bo te spodnie, te wodery. Dokładnie. Wodery, czy jak to nazwać? Spodnie, no. Spodnie. Zobaczcie, jakie są wysokie. Wysokie spodnie, tak? Wysokie spodnie, ale dobra, pokażmy tu na tę kurtkę, tak? Czyli tutaj mamy ten suwaczek, zapniemy. Zapniemy go. Takich samych jeszcze nowych? O. Trochę paski musisz chyba popuścić, nie? Taliowe. Nie macie takich talii. Ale talii nie jestem. Zobaczcie, mamy tutaj suwak z dwóch stron, czyli możemy sobie górę dół otworzyć albo górę. Tutaj zabezpieczenie, żeby nam się woda nie wlała, czy żeby nas nie zawiało. Tu mamy suwak, w którym możemy trzymać jakieś dokumenty, bo tutaj ten suwak jest przeciw wlaniu się wody, nie wiem jakie. Tak. Bodajże fachowo to się nazywa przeciwbryzgowy czy coś takiego. Super, no. Czyli tutaj też nam się na 100%. Fajki, mówisz, telefon, dokładnie, telefon, dokumenty, rzeczy, pieniądze możemy sobie tutaj pochować. Bardzo fajnie też jest kołnierz mamy z takim polarkiem, czyli też nas nic tu nie będzie obcierało. Możemy się pod sam tutaj. No zobacz. Pod samą szyję, dokładnie. I na pewno nic nam tutaj nie będzie. Ale fajnie, bo jest mięciutko. Drapało, gryzło. Są ściągacze też tutaj. Tak, są ściągacze. Tu mamy też kieszenie, które też są zabezpieczone, żeby nam się nic tam nie wlało. No i zobaczcie, tutaj przy rękawach. Mają taki neoprenową taką wkładkę, takie mankiety, gdzie nas tutaj nic nie zawieje. Ściągacze. Fajnie, możemy sobie bardziej to ściągnąć. No i pewnie chyba też mają blaskowe, też w nocy jak na pontonie gdzieś będzie ktoś ciebie świecił, nie? To dokładnie. Czyli tu Mikado, te napisy nam wszystko tutaj będzie, będą nam odblaski na plecach. Tutaj też spodnie, jak pokażesz, rozetniesz? W środku też tutaj mamy. Nie jest to, jest podszywka, tak? Gdzie tam jest jakiś, nie wiem, ale na pewno czymś to jest wypełnione. No środku. Pewnie jakiś poliester, co? Tak, poliester to jest 100% poliesteru. Ale ja już czuję, Robert, że to jest ciepłe. Ciepłe. Mamy kieszoneczkę tutaj. Tak, słuchajcie, zobaczcie, tutaj i wypełnienie i zewnątrz to jest 100% poliester. Nie wiem, czy mi złapie ostrość. Okej, okay, złapało. Wszystko jest poliester, nie? No, tutaj masz też na tej... To jest chyba, nie wiem, czy po polsku, czy po angielsku. Jest to winter suit, tak, czyli kombinezon tutaj zimowy. Ciekawe, czy ciepłe będzie. Ja to tam no, wolę jakieś puchowe wypełnienia, ale... Tu mamy, dokładnie, możemy sobie tak samo... Cyk, i możecie się góra, wysiusiać. Dół, wysiusiać. Nie musimy od góry się rozpinać. Zamykacie i tyle. Zobaczcie, macie wzmocnione kolana, gdzie jest tutaj dodatkowy materiał, czyli możemy też klęknąć, na pewno nic tutaj od razu nie poprzecieramy. Tak samo odwróćcie, bo tak samo mamy tyłek, też mamy wzmocniony. Widzicie, zobaczcie, tak samo tu jest wzmocnienie, czyli też tutaj tyłek, nie dość, że nas będzie tutaj przed chłodem, to jeszcze to jest wzmocnienie, które na pewno też nam tutaj nie poprzeciera to się, tak? Mamy spodnie, też tutaj macie napisy, które są odblaskowe. Mamy spodnie z suwakiem, gdzie możemy, jest na tyle szeroka nogawka, że możemy włożyć na kalosze, albo możemy po prostu sobie spiąć. Ciepłe buty to. Tak, trzy ciepłe buty mamy i możemy po prostu też wziąć sobie rurki dopasowane. Mogę swoją tabletkę? Tak, weź. Także niedługo już w sprzedaży u nas w torebce, w sklepie, krotka. Ciepły? Ciepły. Fajnie wykonane.
Masz trochę wody, żeby zobaczyć, jak spływa? Obstawiajcie za jaką cenę. Zobaczcie. Widzicie, co się dzieje? Fajnie, no więcej to jest nie, właśnie nie. Ten, to jest właśnie ten PU. Zobaczcie. Spływa. I teraz się otrzepię. Super, teraz kto to będzie zmywał tą podłogę? Sucho. To jest właśnie ten... No przepraszam. PU. Już Robert idzie po mopa i zaraz zetrze. Zaraz idzie po mopa. No dobra, to co? Widzę, tu też mamy kieszenie jeszcze? Nie, tu mamy tylko, tak samo kieszenie są na suwaki. Tak, jeden drugi. Wracaj. Najtaniej w Polsce. Najtaniej w Polsce, postaramy się, żeby to było w sklepie wędkarskim Trotka. Myślę, że... Piszcie, za jaką cenę chcielibyście kupić sobie taki kombinezon. Myślę, że póki Damian ten film pokaże, to już będzie po kombinezonach wkrótce. Aha, okej. Ale w razie, bo jeszcze macie linka pod filmem, jakby coś się trafiło. Dobra, bo możemy mieć jakieś opóźnienia. Kiedy film zrobisz? Kiedy będzie opublikowany? Myślę, że za jakieś 3 tygodnie. To myślę, że już będzie po kombinezonach. Nie, no to szybciej może, zobaczymy. No zobaczymy, może za 2 tygodnie, nie? No ale to słuchaj, wtedy jak będzie zainteresowanie, to trzeba zamawiać kolejne i... Dlatego już nie wiadomo, czy wtedy będą w takiej cenie no tak. Najtańsze. Ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. No, bardzo fajnie. Dziękuję. Spin doktor, czyli jak to mówią, odkręcać żyłki. Zakręciła ci się żyłka, użyj spin doktora. Na karpiarzy w cenie 19,99. Granatura 40-80 gram. Tak, ale fajne urządzenie, bo faktycznie jak żyłka wam się skręci, to użyjcie tego. Ale jak to zaczepić? Normalnie. Krętnik. Bez krętnika, zawiązujesz tu. A no nie, krętnik. Krętnik jest bez sensu. No bez sensu. No. Zawiązujesz tu normalnie węzłem spinningowym, czy tam jakim tam potrafisz na kokardkę, żeby ci się aby tylko nie rozwiązało. Możesz to wywieźć sobie łódeczką, jeżeli chcesz całą wędkę sobie przekręcić. Albo po prostu z rzutu, no nie wiem, takim 80-gramowym ciężarkiem, pewnie 100 metrów rzucisz karpiówką i wtedy sobie zwijasz. Jak sobie zwijasz, zostawiasz to luźno, to po pierwszym zwinięciu zobaczysz, jak wyjmiesz tego spin doktora z wody, on się będzie kręcił według swojej osi, tak? Jeżeli masz żyłkę poskręcaną, za drugim razem jak rzucisz, on już się będzie kręcił dużo wolniej. A za trzecim razem jak rzucisz, wyjmiesz go z wody, to on się przestanie kręcić i wtedy to jest znak, że masz żyłkę po prostu odkręconą. Naprawdę bardzo fajna opcja, nie trzeba od razu, zmieniać. No słuchaj, jeżeli łowisz intensywnie, bo to głównie nam się żyłka zwija wtedy, kiedy łowimy dużo ryb, kiedy po prostu ta dochodzi po rolce, kiedy są opory, kiedy są jakieś siłowe hole, tak, kiedy są duże obciążenia, no wtedy się nam żyłka zwija, tak, i czy to będzie żyłka za 20 zł, czy za 200 zł, to może i tak się nam zwijać, tak, to na pewno nam pozwoli tą żyłkę odkręcić i nie musimy wtedy kupować nowej żyłeczki, tak. Także myślę, wtedy kiedy ci się zwija, wtedy używasz, tak? Śmieszna cena, bo 20 zł faktycznie, dokładnie. Można żyłkę uratować. Można żyłkę spokojnie uratować. Bo ta żyłka w dużym stopniu się niszczy, przez to, że się skręca, nie? No i to mamy tak jak widzisz, 80-gramowy, czyli tak typowo pod karpiówki, 40-gramowy, czyli pod, można tutaj pod metokwidę, pod delikatniejsze wędki, tak, do rzutu. I naprawdę bardzo fajna opcja, przestaje nam się wtedy żyłka skręcać, jak nam się znów zacznie skręcać, nie wiem, po 2 czy 3 łowinach, znowuż używamy to, tak? Masz łódkę, wywieziesz łódką na 400-300 metrów, zwiniesz wszystko i masz żyłkę odkręconą. Tylko no, tak jak mówię, tą czynność trzeba powtórzyć 2-3 razy do tej pory, póki nam się przestanie spin doktor kręcić po wyciągnięciu, kiedy nam się przestanie kręcić w swojej osi. Dziękuję. A za 2 tygodnie prawdopodobnie albo przed tym filmem, albo po tym filmie już masz wędz będzie, tak? Tak. Bo myślę, pewnie że... też będziecie zadawać pytania. No na półce nie ma tego dużo, ale za w połowie grudnia ma być masz wędz, także nie wiem kiedy wrzucimy ten film, tak myślę, że może się uda. Więc obserwujcie stronę sklepu wędkarskiego Trotka, w razie czego dzwońcie Roberta, żeby wam potwierdził i... Będzie to będzie, nie będzie to. Ale będzie. Będą nowości też. Nowości będą też. Będą to będą. No, będą to będą. A ja postaram się na jakimś unboxingu wam pokazać te nowości i będziemy na pewno testować w przyszłym sezonie. Pokażemy wam sklep, jak wygląda to wszystko. Często widzieliście, jak byliśmy, no ale jakby za każdym razem coś jest innego lub trochę ubywa, lub trochę przybywa jakiegoś towaru, a zawsze jest z nami Robert, więc szybciutko wam to opowiemy. No to już tak jak widzieliście, może pokażemy wam, bo byliście rok temu. To jest nowy nasz produkt, czyli firmy TCT,
Jest to pelet służący, który tutaj będziecie mogli zobaczyć też w filmie, albo już widzieliście, albo za chwilę zobaczycie. Do tego mamy kuleczki, tak samo TCT. W 6 smakach, tak samo pelet jest w 6 smakach. Ty używasz często Crab and Krill? Crab and Krill, właśnie. Najbardziej lubię Crab and Krill i jest bardzo zbliżony do Matchbice'a, do Biomarin. I tak samo fajnie te kulki nam ratowały nieraz sytuację, jak nie mieliśmy Biomarina dostępnego z Matchbice'a. Tutaj mamy pelet gotowy. Jest 5 czy 6 rodzajów tego peletu. Chyba tutaj widzę 5, ale chyba jeszcze jeden powinien być. No to widocznie jest 5. Tutaj mamy water pelety. Jest to z Method Money. Ten zapach mi się bardzo podoba. Zaczarowany proszek. Magic powder. Czyli magic powder. No i co? Dalej u nas na sklepie tutaj Method Mania, czyli dla metodowców. Bardzo dobre i dobrze się cieszące się powodzeniem u nas w sklepie zanęty, czyli pelet, i tutaj zanęty sypkie. To jest do metod feeder, do feedera klasycznego. Tak jak widzicie, tutaj mamy wędki feederowe do metod feeder i do feedera klasycznego. Wędki mamy w różnych cenach, od 100 zł nawet do 1500, tak jak sporteksy czy z wędek tańszych. Dla każdego są dostępne, bardzo. W każdej cenie, tak? Czy chcemy dla amatora, czy już dla zawodnika, wszystko możecie to u nas dostać. Tak? I dla takiego biegającego brzdąca jak tutaj, to pokazywaliśmy na live kij Witchwood Extricator. Dokładnie. 6-kitowy. Dzień dobry. 3,27. Milanku, idź tam do mamy. Dzień dobry. Zobaczcie, on świruje. Czyli możecie wrócić do tego live'a, tak. Bo on jest na YouTubie ten live, tak? Tak, na YouTubie. Możecie wrócić tam, bo tam też obchodziliśmy ten sklepik, tak? Tutaj też możecie zobaczyć bardzo fajną wagę. Ja uważam, że jest to jedna z lepszych wag, jak nie najlepsza na polskim rynku. Dwuręczna, tutaj też mamy haczyk do zawieszenia. Ekran mamy dwustronny, także nie musimy wszyscy z jednej strony stać. Waży ona w kilogramach, w LBS-ach. Co jest ważne, ta waga się nam zatrzymuje też, tak? Czyli zatrzymuje nam się z wagą bardzo. My korzystamy z tej wagi na zawodach, czy to karpiowych, czy federowych. Też jako sędziowie jesteśmy to na tej wadze. Używamy tego naprawdę. Waga, którą używamy. To, że stopuje, to jest bardzo potrzebne. No jakby nieraz ten karp się trzepie, a to wystarczy pewnie kilka sekund, on złapie dokładnie, i koniec, nie? Dokładnie. A co tu dalej? Klipsy Mikado, które my używamy. Pytacie się, jakie klipsy? Zobaczcie, one są naprawdę mega dobrze wykonane. I jak widzę, w sklepie wędkarskim Trotka są dostępne. Te uchwyty, które kiedyś stare jakieś były z takimi gąbkami, to spadało w ogóle. A to jest gumowane jakieś, nie wiem, czy zwulkanizowane, czy co. Ale jest to naprawdę... i mocna sprężyna. Dokładnie, nie zsuwa się, to nie pogubimy, tak. jest okej. Okay. Żyłeczki Witchwooda. Witchwood. Nowość od Witchwooda, czyli taki... multitool, tutaj mamy takie igły, tylko w takim wykonaniu mamy wszystko naraz, także nie gubimy pojedynczo, tylko w razie czego gubimy całość od razu. No tak. Ale igły można wymienić, jeżeli wam pękną, to możecie wymienić. Crimp tool, podobnie jak do kordy, tak samo macie z Witchwooda i od razu w zestawie macie tulejki 0,6, 0,7 i 0,9 mm. Extra carp, żyłkę używamy z extra carpia, ale to jest temat, który tam gdzieś tam może się na innym jakimś filmie pojawi z racji tego, że po prostu żyłek nie ma. Tak się dobrze sprzedały, że czekamy. Haczyki z extra carpia, moje ulubione kranki. Czyli krótka noga, szeroki łuk tutaj kolankowy. Nie wiem, czy będzie widać, pewnie coś zobaczymy. A teraz widać. Mhm. W bardzo dobrej cenie po 12,99. Do moich ulubionych... Incognito, czyli fluocarbon. Dokładnie, czyli Roberta. Fluocarbon do ulubionych zestawów. Najczęściej jakiego używasz? Sztywniaków. 50. Czyli do D-rigów, tak. Mhm. Gotowy zestaw. Dokładnie, tutaj używa tak samo... Damian używa kordy, tak? IQ? Tak. Także tutaj też u nas... Kordy będzie... Boom i IQ, no dokładnie. Boom jest taki sztywny, nie? Sztywny, jest bardziej sztywny. No i ma taką zieloną poświatę. Hydrospool, czyli tych PV-ek już wam nie trzeba przedstawiać. Też tam zobaczycie, albo już zobaczyliście u Damiana teraz na tym filmie, jak testujemy go tam z peletem smużącym. Uważam, że ta PV-ka nie ma w sobie równych. Macie tutaj też wersję szybko rozpuszczalną, są zapasowe,
szpulę po 25 metrów. I tak samo do fastów. Dokładnie. I tu są 7-metrowe w zapasie. Tak? Mamy do tego jeszcze taśmę, mamy mocną nitkę. Mocną i normalną nitkę, tak? Gdzie nam potrzeba nieraz przywiązać razem, żeby to nam się coś tam w locie nie porozwalało. Okay. Tu mamy firmę Strategy, tak jak widzicie, fajne haki Gamakatsu rozprowadzane przez Pole Position. Pole Position Strategy to jest niby jedna taka firma, też fajne zestawy karpiowe tutaj robią, tak? Dobra. Akcesoria od Ekstra Karpia. Dokładnie. Wszystko możecie zobaczyć na stronie sklepu wędkarskiego Trotka, bo wszystko, co jest stacjonarnym, zazwyczaj jest dostępne w sklepie internetowym. Więcej jest w internetowym, internetowym niż stacjonarnym. Stacjonarnym, no to jeszcze lepiej właściwie. Można powiedzieć, mamy 30% tego, co jest internetowym. No i bardzo fajnie. Orzech tygrysi, o którym też mówiłeś, że były zapytania. Tak, bardzo dużo osób się pytało o tego orzecha tygrysiego, żebyśmy go pokazali. Małe pakowanie, 750 ml, zresztą tutaj jest to napisane. Takie pudełeczka i 3 kg chyba, tak? I to jest szerszenie, tak zwane. Szerszenie, tak, dokładnie. Zobaczcie, duży orzech tygrysi. Naprawdę szerszeń. Bardzo dużo. Dokładnie, zobaczcie, tu jest też zabezpieczone. Zabezpieczone, więc powietrze się nie dostanie, one na pewno wam nie wyschną. W sklepie, no jak otworzycie, to już inna bajka, wiadomo, nie? Dokładnie. Aczkolwiek też nie wysychają. Ale też nie wysychają. Są zakonserwowane dokładnie. W jakiś tam sposób niebezpieczny. Nie tyle. No i półka z karpią. No tutaj mamy trochę kulek, tak? Z pożywką. Mamy tutaj kulki karpiowe Meusa, Invadera, Genesis, Starbites, Sisimur, Carp Fun, czyli to taka firma bardzo mała, tak można powiedzieć, handmade, tak? Tak to się mówi? No tak. No. Manufakturka. Manufakturka mała, gdzie kto, chłopak ma firmę, robi chyba 3 czy 4 kulki jest tutaj lokalesem od nas, gdzieś tutaj w Mazowieckim. Bardzo fajnie tutaj wymyślił, robi to z dobrego. No i macie na stanie także Orange, Spicy, Peanut i Squid. Możecie przyjechać, zobaczyć, popołować. Dokładnie. Aż tak szczegółowo wam nie będziemy dawać, ale ja wam wspomnę o tym, że Pineska, czyli to jest towar, który u nas musi już w torbie być, bo i to jest imitacja jakby kukurydzy, która jest pop-upem. No i mi się bardzo dobrze żółta sprawdzała. Nam pomarańczowy, ale chociaż w listopadzie w połączeniu z Cream Seedem to nam dało naprawdę super efekty. 4 ryby z rybnika w takim połączeniu wyciągnęliśmy. Też znajomi, jedni łowią na żółtych, każdemu się to każdemu jakiś tam inny zapach smaczny. Każdemu jakoś inaczej, dokładnie. Są tutaj kształty nieregularne. Fajnie to podbić, można waftersa, my akurat waftersy tym podbijamy, ale można i podbić normalną kulkę, możemy tego użyć dwa, możemy razem trzy zrobić i zrobić Ronieriga. Są to bardzo wyporne pop-upy, tak, także na pewno to nam przydługa. Tu mamy też nowość w nowej szacie od TCT pop-upy, tak. Takie washout trochę, nie? Tak, niektóre są washouty, tu mamy washouta, mamy wanilię. Mamy najlepiej się sprzedającego Extreme Garlic i tutaj mamy washouta jeszcze truskaweczkę. Tak? Mamy 3 washouty i 3 mamy takie normalne kolory, czyli jeszcze Crab Krill i Spicy Squid. Okej, okay. Po części widzę Carp Seed. Carp Seed, dokładnie. Jakieś orzechy zalane. Bardzo fajne orzechy. Tutaj ten jest akurat ananasowy, nasz ulubiony. Bardzo fajnie amury nam na to wchodzą. Fajny towar. Tu mamy tutaj, w melasie, a tutaj jest takim. A tu są takie tak? Duże orzechy, tak, fluo, one no zobaczcie, to nie dość, że są duże, to jeszcze po prostu smużą nam, są w takiej zalewie zrobione. Tak? Okay. Tu dla federowców, dla metod federowców nowość z firmy Federbite, czyli takie wyprane hamburgerki. Jest to nowa seria, dopiero co się pokazała na rynku. Pokażę wam, jak to w środku wygląda. Jest to taki hamburgerek z takim paseczkiem, który nam tutaj ułatwia założenie go na gumce. Nie musimy nic nacinać. O. I ładnie pachną. Dokładnie, i ładnie pachną. Tu dalej Federbite, mikrony. Czyli wszystko dla metodowców, bo to takie małe. Ja to do końca nie znam się na tym, ale właściwie to jest podobny produkt jak dla karpiarzy. Z metod Mani WWaftersy.
uważam, że najbardziej się cieszący fuzją, czyli skisłe masło z ananasem. Fajna opcja, bo są trzy kolory, trzy podstawowe kolory, które tutaj są nam potrzebne do wędkowania, czyli żółty, pomarańcz i różowy, tak? Munch Bites tutaj obok, na którego czekamy i już wkrótce, bo albo jak Damian opublikuje ten film, albo może już będzie, albo chwilę po opublikowaniu Damiana już będzie. Myślimy, że 15 grudnia już będziemy mieli Munch Bitesa u siebie na stanie. W tym nowości, wszystkie nowości, cała oferta Munch Bitesa, czyli nowe te zalewajki, nowe popki, wszystko tutaj. Słuchajcie, ja już czekam z niecierpliwością. My też czekamy. Tutaj mamy jeszcze zalewajki z TCT. Mamy syrop, citrus nut, czyli produkt, który my używamy, syrop używamy, bo on jest bardziej słodszy, ale zapach daje biomarina, no jest zapachem biomarina. To jest słodziutki zapach, którego Robert używa i ostatnio gdzieś tam dał ci ryby nawet, na Wygoninie, tak, na wygoninie można powiedzieć, otworzył na wodę, wybraliśmy też zawodę wtedy na Wygoninie właśnie dzięki temu citrus natowi, tak, wafter sobie dokładnie, ale tak jak widzicie, no jest tutaj trochę przetrzepany, tak, jest, wafter sobie mamy pozostał jednego 18. wafterca, 18, plus do tego w zalewie, tak. I to też tutaj w stacjonarnym, bo na internetowym sklepie już tego nie ma. No i orzeszek tygrysi w zalewie od Munch Bitesa, Coca-Cola i cream, ja bym powiedział cream seed. Dokładnie, i słodziutki. I słodziutki, także fajny produkt i odżywcze bostery czy liquid foody, jak tutaj nazwa wskazuje. Brakuje tylko tutaj milki nata, czyli tego orzechowego, tak. Tak, ale cała reszta, my te produkty używaliśmy bardzo często. Robert mówi, że jest to bardzo dobry produkt, ten Tree Sweet na amury. Dokładnie, na amury, gdzie dipujemy kukurydzę. Myślę, że ten Tree Sweet naprawdę robi nam super robotę. Nieraz na to łowiliśmy. Taka butelka, myślę, że nam wystarczy na 30 kg kukurydzy. Także spokojnie tutaj, albo przypadek, albo po prostu my łowimy te amury, jeżeli używamy tego, tak? Tutaj mamy liquid konopie, bardzo fajny, który się łączy razem z wodą, tak? I rozprowadza się, ten liquid się rozprowadza razem z wodą. Tam my go na jeżynie zalewaliśmy, wiesz co, biomarina 4 mm zalewaliśmy tym. I to fajnie się tak zrobiło, taka, kurczę, do PV-ek, idealnie, w ogóle zapachu takiego mega nabrało. Dokładnie. Nie? Bloodworm, czyli liquid, który ma w środku w sobie kawałki w całości ochotka, jest tutaj w tym liquidzie. Red stench, czyli taki pikantny. Tak, papryczki. Tak, gdzieś tutaj podejrzewam, że tu jest też Robin Red, czyli na jakimś Robin Redzie. Przyprawowy dokładnie. No Raf Kryl, który ma całe kawałki kryla oceanicznego. My też to używaliśmy, także też jest mega produkt. Półka z meusem, czyli przynęty i zanęty. Różnego rozmiaru, od karpiowych do metodowych, od mniejszych do większych. Zalewajki meusa, zalewajki Tandem Bitesa, MC Carp. Cała seria MC Carpia, także też tego tutaj jest dużo. Są smale, czyli małe, są waftersy, S70 klasyka, czyli tutaj jeden z lepszych. Mamy pinki, w tym roku MC Carp właśnie zaoferował nam takie pinki, bardzo fajnie się sprawdzają. Tu już widzieliśmy, że Stanisław Karwacki już 72 lata skończył, także S72. Mamy Osmo, nowość z Osmo. Kraken, który się niedawno pokazał. Tak, mamy tutaj też z Baton Bitesa. Tak samo takie świderki, waftersy, Tornado. Dużo firm wchodzi w takie alarmowe, coś, żeby tam jakąś imitację zrobić. Truskaweczka, Heldorado, wafters, którego tak montujemy, o, żeby tak się po prostu tak się wtedy tak kiwa, się wtedy jak ryba przepływa, tak? Tutaj Heldorado też nie zapomniało o karpiarzach, gdzie też zrobiło takie waftersy. O, i tak bardzo to, dużo. Tak to wygląda, tak montujemy go. On wtedy się bardzo fajnie tutaj kiwa. Tu możemy dobry. Dać pomarańczową wtedy taką pineskę. Na przykład. Dokładnie. No tak, i to jest coś innego dla ryby. Sztos. Albo żółtą. Albo żółtą. No tutaj klasyka, czyli skisłe masło od Marosa. Od Marosa. To nie jest M jak M, tak. Tylko to jest W jak Walter, Thomas Walter, tak? Czyli jest to tak samo killer. To prawda, że nieraz słyszałem o tym, także... I tutaj macie inne smaki i są zawsze po dwa
Chociaż nie, w tych. To są, bo to są blody, to są smużące, okay. Tak? To są pop-upy. Ale w afterce wszystkie macie tak, dwa rozmiary. Dwa rozmiary, 8-10, tak jak widzicie, tu jest rozmiar 8-10, tu jest rozmiar 6-8. I w każdej z tych serii tak jest podwójnie, to wychodzi. Pokażę wam tutaj pudełeczko, jak odkręcę jedno. O, odkręcisz mi te drugie? Mhm. O, widzicie? To jest skisłe masło, czyli pierwowzór. Tu mamy 6, 8, 8, 10. No, śmierdzi. Śmierdzi, śmierdzi. I takie są skuteczne? Tak, są skuteczne. Są skuteczne, no i się też klienci lubią to kupować. Wracają no, po to. Doceniają, no bo mają efekty, no to kupują. Mhm. No i co, tutaj mamy dział taki ala spinningowy, tam jeszcze środkowa alejka też jest spinningowa, czyli tu jakieś fishhuntery, tu mamy żyłeczki, w sklepie wędkarskim nie może zabraknąć. Każdy, kto zaczynał na rzekach gdzieś tam łowić, pamięta. Nawet tanich żyłek, tak, żyłka Jorka, jest naprawdę, to też jest, ja uważam, żyłka nie, ale za śmieszne pieniądze i uważam, że żyłka niedoceniana, ale ci, co kiedyś robiliśmy test u nas na kanale, na trotce na YouTubie i ta żyłka pokonała niektóre markowe firmy. Okay. Nie będę pokazywał, chcecie, no tak, poszukajcie sobie ten, ale naprawdę pokonała niektóre markowe firmy. Jak sprawdzaliśmy obciążenie, tak i tyle. Mamy tutaj nażywca. Ale macie też tutaj pelet TCT. Tak, dokładnie, też jest pelet TCT. Ty go używasz, nie? Tak, tak samo używam. Krab kryl, czyli ten twój taki ulubiony. Dokładnie. Też jest bardzo fajny tutaj właśnie. To jest 22 mm. 22 mm, dokładnie. Mamy żyłeczki. Czyli dla metodowców. Dokładnie. Słuchajcie, my bardziej się skupiamy zawsze na tym, żeby pokazać sklep, ale jakby od strony bardziej karpiowej. No bo ja jestem bardziej karpiarzem niż metodowcem. Żyłeczka, którą używamy do rzutu i uważamy, że nie ma lepszej żyłki do rzutu, czyli Katran Synaps Neon. Tutaj macie w 300-metrowym wydaniu. W 0,28 my akurat takie używamy, tylko że w kilometrowych szpulach, ale też jest fajnie, bo ta kilometrowa szpula co 250 metrów ma znacznik. Aha, to wiesz dokładnie i nabijasz. Mamy reduktory i akurat 4 kołowrotki wystarczy nam. Aha. 4 kołowrotki kilometrowa szpula. No to idealnie. To też nie jest bugwie jaki wydatek, no bo ta żyłka kosztuje tam 130 zł, ale jak podzielimy to na 4, to grosza. To wtedy wychodzi to nie tak grubo. No i jakieś tu stoperki i półka ze wszystkim. Przede wszystkim taka półka płaczu, nawet spławiki mamy elektryczne, w dobrej cenie, 18 zł, jakieś tańsze wagi, proce, zaciskarki, jakieś tam kombinerki i tak dalej. Nawet apteczkę mamy, pierwszej pomocy, 59,90 no apteczka. Także... Dobra, zobaczcie, teraz Robert tutaj się ubiera w kombinezon. Rozmiar L pasuje na wszystkich. Polecam. No bo na pewno. Ale no na pewno będziecie pytać, jaki rozmiar tutaj chłopaki kombinezonu mierzą, to jak coś, to mierzą L-kę. Słuchajcie, na 53-latka pasuje jakulą. 53-latka. O, tak cienki ładny. Pewnie na 25-latka też będzie pasował. Nie wiadomo. Uniwersalny. Bardzo fajne. O, ten, o, zobaczcie, tutaj zajebiste jest. Jeszcze nie masz na palec. No. To już by było w ogóle kakary. No właśnie, ja też tak lubię, jak tak jest, to tak od razu w rękę cieplej. Schowam. No, super. No dobra, masz iść na. Bardzo fajnie. Kurde. Tu, wypisz. Odpuścić ściągacze. Taliowe ściągacze. Bo niestety nie jestem slim. Tylko bym nie. Ale słuchajcie, na przykład na jakieś kobiety to bardzo fajna, myślę, opcja taka jest, żeby sobie tak tutaj w pasie trochę ściągnąć i tak od razu się zgrabniej wygląda w tym, nie? I wiaterek nie podwiewa. Ja myślę, że zaraz przymierzysz ten kombinezon. Samą kurtkę mogę zmierzyć. Zobaczycie, jak ja wyglądam w rozmiarze L. O, zobaczcie, bardzo fajny kombinezon. Super. Super. Z
pokaż, jak ten. Pokaż, że się nie pęka na tyłku wzmocnienia. Okej, okay. I na kolanach też ma wzmocnienia, słuchajcie. O, można klękać do Częstochowy. Można iść do Częstochowy tym kombinezonem. Cieplutki. No i kochani, nadszedł czas na zakończenie tego odcinka. Byliśmy, przyjechaliśmy, zobaczyliśmy. No i co? Bardzo dziękujemy, że mogliśmy znowu do Was przyjechać. Tak zobaczyć się. Konrad z Paulinką też do nas przyjechali, Anitka z Aladą. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Dajcie łapki w górę. Spójrzcie sobie na stronę sklepu wędkarskiego Trotka. Niedługo nowości od Matchbajca. Także zapraszamy Was już teraz. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.